Jo, Jo jest normalnie, proszę. Nie jest taki wdzięczny, że... Ale nie ma problemu przecież, to w zasadzie było tak tylko przypadkiem. Ale nie? Przypadek, nie przypadek, ale Jo jest taki wdzięczny, bo ja przeżył dzięki tobie najpiękniejszą noc w moim całym długim życiu. Jo ci tego nie zapomna. Jo ci obyda zawsze wdzięczny, dozgonnie wdzięczny ci. Nie, no nie ma o czym godać przecież. Właśnie, że jest o czym godać. Dobrze, to umówmy się, że to mamy załatwione. Powiedzcie lepiej, jak wam się podobał mój majątek. Ale to jest richtig wszystko twoje. No, może nie moi, ale w zasadzie byda tym zarządzał i robił na tym bardzo wielko kasa. To ty? To by pomyślał. To brawo, tyś? Johnny, brawo. No tyż, no godą wszystko, ty, no. Tu, jaka piękna rzeźba, no nie ma to tam. To piękne. Momencik, przepraszam. Tak, halo, słucham. Tak, oczywiście, już pędzę. Moment, już, tak, do widzenia, zaraz będę. Johnny, kamu poleciał? Słuchajcie, ten Johnny, to mi się wydaje, że on tutaj niezłe lody kręci. Nieważne, ale patrzcie, ta karczma Rzym się nazywa. Aha, Rzym się nazywa, rzeczywiście. Kładę areszt na wasze ci. Idziemy. Idę zaprzedać duszę diabłu. I pójść, piweczko. Ty, przestaniesz pić? No, dobra. Hopi, jak tu jest fajnie! Pójdźcie! Dzień dobry! Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Magda, mam na imię Magda. Jestem asystentką pana Johniego, bardzo mi miło. A Państwo są jego przyjaciółmi? Tak, jesteśmy przyjaciółmi. Chwila, może nie wszyscy. To są jego znajomi. A on ma jednego przyjaciela dozgonnego i to jest właśnie jego. Jakby pani widziała, co on mi dzisiaj w nocy załatwił. To Andzia? Andzia Dworniuk, żona tego pana, bardzo mi miło. Bardzo mi miło, ale nie ma problemu, państwo mi mogą mówić na ty. Z wielką przyjemnością. Zbyszek jest. Madzia. Alois. Madzia. Już się witałeś. Madziu, pani na pewno wie, gdzie Johnny polecił, nie? A tak. Pan Johnny się znajduje aktualnie na czworakach. Już? Ty, on zawsze miał słabą głowę. 4 piwa i już na czworaka. Ale żeby tak szybko, przecież on przed chwilą jeszcze był nienaruszony. Ale panowie, spokojnie, na czworakach, to znaczy, to jest takie pomieszczenie dla służby, czy coś w tym rodzaju, tak, prawda? Tak, dokładnie. No. Ale listonosz i taki wypasiony, hotel, służba, czworaki. No właśnie, Madziu, no bo Johnny nie zdążył nam powiedzieć, o co tu się rozchodzi. Skąd on to wszystko ma, no te właśnie apartamenty, ta karczma? No tak dokładnie to ja nie wiem. Ja wiem tylko, że przed wojną wszystko należało do jakiegoś bardzo bogatego człowieka i ten człowiek wyjechał sobie do Nowego Jorku. I co, dojechał? No. Cicho. No. I dzisiaj przyjeżdża jego syn i on ma to wszystko oddać panu Johniemu w zarządzanie. Madziu, ale dlaczego właśnie panu Johniemu? A dlaczego by nie? Słuchajcie, ja znam takie sprawy. Na przykład kamienica, w której ja mieszkam, urodziłem się, należała kiedyś przed wojną do takiego bogatego Żyda, który wyjechał właśnie przed wojną do Nowego Jorku i on później po latach wrócili, przyjechali jego potomkowie i odzyskali te kamienice i wyobraźcie sobie, oni oddali pod zarząd takiemu jednemu Polakowi. Normalna sprawa, no. Ale wiecie co, trzeba powiedzieć, że Johnny to jest bardzo obrotny synek. Kto by pomyślał, nie? A no. Mój przyjaciel. Tak. O, przepraszam. Tak. Halo? Madziu, ja jadę po tego bardzo ważnego gościa do Warszawy. Tak, samolot z Nowego Jorku. No, tylko proszę cię, nikomu absolutnie nie mów, że z Nowego Jorku. No, ani o gościu oczywiście. I proszę cię, szczególnie uważaj, nic nie godaj Bercikowi, nic, ani że jada, w ogóle nic Bercikowi, tak? Dobra, ja na razie. O, ale bryka. Wow. No, to proszę ze mną, pan Johnny prosił, żeby pokazać państwu pokoje. A tak przy okazji, to który z panów to Bercik? A, to jo. Pamiętał u mnie, kochane hopisku. Co? Słuchajcie, co by nie powiedzieć, ale jest super w tych kierbusach. Zróbmy. A, bardzo przyjemne miejsce. No nie ma to tamto. A najprzyjemniejsza to jest asystentka Johnny'ego, prawda, Madziu? Tak, tylko, że jest taka sprawa do państwa, aha, tak? No godaj, dziołcha. Ja bym nie chciała państwu zawracać głowy, ale mam taki problem. Ale o co chodzi, no?
No bo ja muszę jechać do Białego Stoku zapłacić hostessom, tak? A. Bo po ostatniej akcji pana John'ego to one od razu żądają podwójnej stawki z góry, prawda? Hostessy? A za nim będą potrzebne, ja? Tak, to przecież będzie ten bogaty człowiek, nie? Tylko, że ktoś musi siedzieć na zapleczu i odbierać telefony, także ja myślę... Ale Madziu, jak to dobrze, że mnie poznałaś, no przecież ja się wszystkim już zajmę. Naprawdę? Możesz jechać spokojnie, co? Spokojnie, spokojnie, my się wszystkim zajmiemy, my mu pomagamy. Ja bardzo państwu dziękuję. No, bardzo dziękuję. Co? Ale ja... Bardzo dziękuję. Sama jeszcze raz bardzo dziękuję. Ja lecę. Sama wystawię. Do widzenia! To dobra, Dynio, ty możesz sobie siadnąć, a ja się idę tam do tych telefonów. Ja się zajmę. Ale ja się czuję odpowiedzialny. Że ale to. Dlaczego właśnie zawsze ty? No, bo mnie z Johnem łączy te braterstwo broni, wspólno Givera i jeszcze pora rzeczy takich... Set down, please. Ale nie, no. Ludzie, a jak będzie ktoś dzwonił, to będzie twoja wina. Obejrzysz. To ja odbieram. Jerunie, słuchajcie, co? Jaki numer? Bardzo dobrze, że tam siedział i odbierał te telefony, bo prawie dzwonił właściciel tego obiektu, on się nazywał Żyd Alois i powiedział, nad tym okięciem waszym warszawskim, pieruńskim, mgła jak pierun i kazali im lądować w Poznaniu. No i co z tego wynika? No to z tego wynika, że on w Poznaniu wynajął się ponoć helikopter i teraz nim leci tutaj do Tykocina, to tu jest 3 km od Kermu. Ty, ale zaraz, poleku, jak on się nazywał? Żyd Alois. Żyd? Alois! No Alois Żyd, albo Żyd Alois, no, tak powiedział, tak mi się przedstawił. Ale słuchajcie, no przecież ja wam to mówiłem, to jest takie typowe, no. Przecież Żyd, potomek dawnych właścicieli tego majątku, przyjeżdża tutaj po to, żeby odzyskać ten majątek i pewnie odda go pod zarząd naszemu John'emu. Mojemu. No dobra. Tam. Wiecie co, ja czytałam taką książkę i tam było napisane, że przed wojną tu było bardzo dużo. Ale wiesz co, żeby Alois Żyd... Te co? A co? A, te chłopie, a nie możesz się nazywać Alois, ty. Ja by zaraz może z nim spółka założył. O, już widzę ty napis. Alois and Alois. A. Albo Alois and Żyd Company. Cicho, czekajcie. Co? Mam genialny plan. Jeszcze nie wiem, o co chodzi, ale już się boję. Słuchajcie, Alois, do ciebie mam zadanie. Weźmiesz na kosz John'ego taksa, pojedziesz do Tykocina i będziesz filował w niebo. Patrz za helikopterem. Alois z Aloisem się na pewno to dogodzi. Nie ma sprawy. No, ty, zaraz. Ale po co Alois ma tutaj przywozić tego Żyda? No powiedz, co ty z nim zrobisz? Przecież tutaj nikogo nie ma. Madzia jest w Białymstoku, Johnny Bóg wie gdzie. No i co ty teraz z nim zrobisz? Nie wiem, ale coś trzeba wymyślić. Ściągnąć Johniego, ale kto ma do niego numer? A, pewnie Madzia, no, ale Madzi też nie ma. No ale chwila, to jest przecież taki przyjaciel John'ego, ty powinieneś mieć numer. Co ty mi tu fandzolisz teraz? Bercik. Co? Bercik. Co to jest? Co mi tu dowóz? Opiet, ważne rzeczy są, a ty mi tu dowóz. Co? Zespół... Może się przydać o Żydach. Tradycyjnej muzyki żydowskiej, czyli kapela Jankiela. No popieruna mi to... Nie? Ty puść! Tyś jest geniusz! Słuchajcie, ja już tu mam pod kopą wszystko poukładane. Zbyszek. No masz. Bier taksa. Co? I jedź po ta kapela. A, ale po co? No jedź po ta kapela, chłopie, ten helikopter już leci. Śmigaj, przywoź tych muzykantów. Idę. Ja nie wiem, o co chodzi, ale jo, jako twoja żona się kategorycznie nie zgadzam. Jeronie, jo to już widzę. Przyszłość John'ego jest w naszych rękach. Czy ty to rozumiesz, kobieto? I tego się właśnie obawiam. Nie, obejrzysz, to będzie tak pięknie. Zrobimy taki happening normalnie, że będziesz szaleństwo. Nie no, ten Żyd będzie płakać, ale i Johnny. Ding. No. Tego się właśnie. Jerunie, Alois, czemuś ty jeszcze nie pojechał? Jerunie, nie ma nikaj taksy chyciu w prywaciorze. A będzie tani jak taryfa? No dużo tani, wiesz. Ty, słuchaj, ty musisz całego i zdrowego mi tego pana Aloisa przywieźć. Nie ma no pamiętaj, że jak mi go stracisz, to od tego zależy majątek. No. Na mnie polegnie. No, spisz się, dobra, śmigę, już. No. Jadymy, panie szofy. No, dobra. Dobra, to jedne mamy załatwione. Teraz tak. Co teraz? Kto to zaś tam jedzie? Dobry. Pan Dworniak Hubert. Kapela Jankiela. Zamawia nas pan. Ja, ale Jerunie, wy coś mi za bardzo nie wyglądacie na Żydów. Wy tak na zwykłej goroli raczej mi wyglądacie. Całe nasze żydostwo mamy w torbach. Aha, to dobra. Słuchajcie, to bierzcie te klamoty, idźcie do karczmy się instalować. No. Hopy, ruchy, dobre, tu się pracuje po śląsku. No. Dobra. Co? Wyglądam jak Żyd?
Nie za bardzo. Co nie za bardzo? Bardzo dobrze. A ja? Aj, waj! Wiecie co, a ja uważam, że to jest w ogóle jakiś głupi pomysł. Po co to wszystko? Tam głupi pomysł. Dzień dobry. A, dzień dobry. Cześć. No cześć, dziewczynki. Słyszałam, że mamy nowe zadanie. Tak, słuchajcie, babki. Tu macie kiecki, przebierajcie się, będziecie udawać młode Żydówki. Ale jak to się robi? Andzia, jak się udawa młodo Żydówka? Nie wiem, ale powiem ci no jedno. Czy my tego pana nie możemy jakoś przyjąć godnie po polsku? W dekal ci pizło, Żyd do nas przyjeżdżał. Co ty chcesz godać po śląsku i futrować go krupniokami? On musi uwierzyć, że my są Żydy przodowy. On musi być tego tak samo pewny jak geszeftu z Johnem. Rozumiesz? Przepraszam bardzo. Bardzo przepraszam. Ale Andzia, no, co? Nie denerwuj się. Mnie proszę do tego nie mieszać. Ale... Już, babki, dobra, dobra. Do góry przebiórka i do roboty. No, szybciutko. La 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 la. La 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 la. Ty, nakładaj to. Becik, tu, dawaj, nakładaj to. Ty, ale poczekaj, ale myślisz, że on się da na to nabrać? No pewnie, że się da nabrać, wiesz, nie takie rzeczy by robili. On normalnie będzie tak w to wierzył, że Johnemu przepisze ten cały majątek, a my się podłączymy do tego interesu. O, dobrze. Kapela, ruchy, na co wy czekacie? Jademy, słuchajcie, dobra. Ty, nie mów jakieś ciasne, za ciasne mi to trochę jest. Ola, poczekam cię, a może to, weź to, zobacz, przymierz to, przymierz to jeszcze, zobacz to. Czyś ty temu taryfiarzowi wytłumaczył, kaj go mu przywieźć? No dobrze, prywacie, stąd! O, jedzie! Kapela, grać! Stop! Co za niespodzianka! Shalom Alechem! Dzień dobry. Witam państwa, dzień dobry. To rozumiem, te słowa rozumiem, ale to szalom, jak pan mówi... Szalom Alechem, a czemu miałoby nie być szalom, jak jest szalom, wielkie szalom, szalom gigant. Proszę bardzo, nasze żydowskie progi zapraszają. Proszę bardzo, proszę bardzo. Wydaje, że to będzie bardzo piękna katastrofa. Andzia, spokojnie, wszystko jest cytuś malina, no. Becik ma dzisiaj dobry dzień, chodź i ty my. Ale to mi pan powie, że to ci wszyscy, co tutaj są, to są Żydzi? Żydzi, no jak nie Żydzi? Żyć na Żydzie, metaliki prawie no. Ale mnie pan Johnny mówił o jakichś Hanysach ze Śląska. A ja, no nie, no, jakie Hanysy? Pan się musiał przesłyszeć, może troszkę woskowiny? Nie domył pan troszeczkę ucha? Ale jak, no Johnny nie mógł tak powiedzieć. Przecież Johnny jest przewodniczącym naszej rady. To Johnny... I państwo to potwierdzą? Johnny też jest Żyd? O, rzeczywiście, no jak nie Żyd? Żyd, a Żyd? A poza tym to ja decyduję, jak to tu jest Żydem, a kto nie jest Żydem. Kapela, grać! Zbyszek, ten nasz Johnny, to on jest nienormalny. Co? Ty wiesz, co on powiedział temu Alojzowi z Ameryka? Ty, wiecie, no dobra, tak ze mną nie musisz, no gadaj normalnie. A przecież ja mówię normalnie. Bercik! Właśnie, godą chyba normalnie, nie? Ty wiesz, co on mu powiedział? On powiedział, że on nie jest Żyd, tylko Hanys. No, bo może jest uczciwy, no. No, jak on jest uczciwy, to on nie może robić biznes. A jak on chce robić biznes, to on nie może być uczciwy. Ej, kolego, kolego! Aj! Aha. Jakie aj? Przecież to sztuczne, ty. No, dobra. Ty, czy to czasami nie ty zawsze mówisz, że tylko gorole oszukują, co? No,
No tak, ale teraz chodzi o mój biznes, rozumiesz? Mam dyspensa. Ej, Zbyszek, chodź, idziemy zobaczyć, bo może... Alojzy jest tam, on jest samotny, chodź, popatrzymy. Czuję, że Andzia miała rację. Chodź, tak. Idziemy. Cicho! Witam serdecznie, no, bardzo przepraszam za tę zwłokę, ale no, naprawdę wielka niespodzianka z tym helikopterem. No, moja asystentka złapała mnie dopiero przed Warszawą. Aha. A to jest pan Johnny, o którym tak, słyszałem. Tak, 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 kłaniam się, bardzo mi miło. Mam nadzieję, że pan się dobrze bawi. No się bawię super, no wie pan, w Ameryce to jest niemożliwe, żeby się tak bawić. Ale jednocześnie chciałem panu powiedzieć, żeby pan się tak nie bawił, bo ja się absolutnie nie zgadzam na to, żeby pan zarządzał tym tutaj majątkiem. Nie, ale jak to? No przecież my go dali i ustalili. No my go dali, my rozmawialiśmy, ale nie mówiliśmy o tym, że to będzie taki żart. Taka mistyfikacja. Mówił mi pan, że pan jest Ślązak z krwi i kości. No oczywiście. No wie pan co, ja jestem z dużym szacunkiem dla kultury żydowskiej, dla tych zwyczajów, ale na szczęście pański współwyznawca, pański kolega powiedział mi wcześniej o wszystkim. I ja już panu serdecznie dziękuję i mogę panu powiedzieć, wie pan co? Do widzenia! Co się tu dzieje? Jeruję cię za mordę! Ja chciałbym, żeby on się poczuł jak u siebie, rozumiesz? Jak u siebie? No przecież to jest Żyd z Nowego Jorku. Jaki Żyd? To jest Alojz Grzyb! Żyd! Nie! Alojz Grzyb! Dzwonią do mnie, panią leci helikopterem, nazywał się Alojz Grzyb! Jaki? Grzyb, Alojz Grzyb, stary śląski ród z Katowic, a to moje no po prababce, no i koniec. To jest Alojz. Jerunie, czekaj, może ja to jeszcze spróbuję uratować. Nie. Ja spróbuję. Nie, ratujemy. Nie, nie, on już nic nie ratuje, ludzie. Ludzie. Nie. Ludzie, ale... Nie, nie, daj mi pan spokój, daj mi pan. Halo. Panie Alojz. Ja bym poprosił... Taksówkę i to zaraz, taksówkę do tego, no to są kiermusy, poproszę. Panie Alojz, daj waj, takie nieporozumienie. Daj mi pan spokój, ale rozumiesz chwila, pan? Przepraszam, czy ja wyglądam jak Żyd? Panie, czy pan, spójrz pan jesteś normalny? Pieruna mi się to taki, no, z rozpędu, że powiedział, praca tu nie ma żadnych Żydów. No. Nie ma, to jest wszystko sztuczne. Tu są wszyscy z Górnego Śląska, to są Hanysy, no. I wy wszyscy tak? No jasne. A pan skąd jest? Ja z Warszawy, z Mokotowa, dawniej Czerniaków, nie ma to tamto. To znaczy, ja mogę uwierzyć w to, że może się tak zdarzyć, że jakiś Ślązak może mieszkać w Warszawie. Ale to wygląda na Hanysa? Jo tam, Gorola to na odległość poznam. Co? Coś ty powiedział? Jogorol? Jogorol? A co ty? Ale Gorolem cię nie będzie się zabijać! Mistyfikacja wielka jest tam. Co wy robicie? Madzia, tak długo, jak my tu będziemy, to będziesz to miała codziennie. Musisz się nauczyć oddychać nosem. Tak, tak. No, wydychaj, a ja będę zrobić porządek. Przyjmij to! Ale no! A ty zobacz, no! Grać orkiestra, grać! Thank you.